Pan prezydent Ryszard Brejza twierdzi, że jest w konflikcie z nierzetelnym wykonawcą remontu ulicy Krzymińskiego. Już chyba nie jest tajemnicą, że tą nierzetelną firmą jest firma Inenergia. Nie przeszkadza to jednak panu prezydentowi podpisać umowę z firmą Inohurt, której pracownicy kończą remont ulicy Krzymińskiego. Przynajmniej mówią, że w takiej firmie pracują. Trochę to dziwne, bo o firmie Inohurt mało kto słyszał do tej pory. A jednak to ta firma spełniła wszystkie wymagania przetargu na budowę chodnika na tym skwerze. Jednak jest coś, co łączy firmę Inenergia i firmę Inohurt. Wystarczy trochę pogrzebać w KRS-ie. Czy to nazwisko nie brzmi znajomo? Czy to nie jest pan dyrektor z Inenergii? Panie prezydencie Brejza, to w końcu jest pan w konflikcie z wykonawcą remontu ulicy Krzymińskiego, czy nie?